Cześć, tutaj Leszek. Zgodnie z obietnicą i zgodnie z chmarą waszych pytań na temat ustawek na Zwifcie, dziś nieco więcej na temat tych wirtualnych eventów. W jaki sposób one wyglądają od środka? Chodźcie, to wam pokażę. Aby wziąć udział w jednym z wydarzeń na przykład polskiego teamu, najlepiej uzbroić się dodatkowo w aplikację Zwift Companion. Tutaj jest bardzo łatwy i czytelny dostęp do listy wszystkich ustawek. Patrzymy w kalendarz, naciskamy ikonę plusa i gotowe. Logując się do Zwifta chwilę przed eventem, automatycznie zostajemy przeniesieni na linię startu imprezy. Tutaj mamy możliwość delikatnego rozgrzania się w oczekiwaniu na rozpoczęcie wspólnej jazdy. Gdy na banerze wybije zero, wówczas rusza cały wirtualny peleton, w którym biorą udział inni użytkownicy Zwifta, tacy jak my. Każda z takich ustawek ma swojego lidera albo liderów. W zależności od charakteru imprezy ten prowadzi całą grupę i wydaje polecenia. Warto się do nich stosować, bo zapisując się na daną jazdę i zapoznając się z jej opisem, kultura wymaga tego, aby nie robić niepotrzebnego, mówiąc delikatnie, zamieszania. Ta ustawka z założenia na przykład nie jest wyścigiem, to coffee ride bez większej napinki, dlatego aby nie robić z siebie głupka, nie zaczynajcie nagle rywalizować z innymi. Od tego są inne imprezy. Dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od rozgrzania się na nieco wyższej kadencji, stopniując ilość generowanych watów na kilogram. Średnia moc z całej imprezy to około 2,5 wata na kilogram, co nie zmienia faktu, że pojawiają się dla urozmaicenia nieco mocniejsze akcenty. Robimy w sumie 5 pętli i każdą kończymy krótkim sprintem na jednym z segmentów. Po jego zakończeniu zwalniamy i robimy przegrupowanie, czekając na tych, którzy nie mają dzisiaj ochoty na robienie krótkich interwałów. Lubię tego typu urozmaicenie, bo nie dość, że czas szybciej leci, to jeszcze jest możliwość przećwiczenia ataków i jazdy w beztlenie. Akurat nie w moim przypadku dzisiaj. Po drugiej w grupie jedzie się na Zwifcie o wiele szybciej. Średnia to nawet 38 km na godzinę po tak płaskiej trasie i pilnując koła można pobić swoje kolejne rekordy. Każdy jeden zawodnik w peletonie to też dodatkowa motywacja do wydajniejszej pracy, tym bardziej wtedy, kiedy podbijamy nieco tempo i staramy się nie odpaść od reszty. Czy ta prędkość i ilość kilometrów jest bardzo odrealniona w stosunku do tych samych warunków na zewnątrz? Moim zdaniem nie, bo po płaskim w tak licznej grupie i przy takich wartościach mocy spokojnie możemy utrzymać tak wysoką średnią. Tym bardziej, że na ostatniej pętli zaczynamy podkręcać tempo przed ostatnim go, go, go. Stopniowo wchodzimy na 3, następnie 3,5 W na kilogram i z takimi wartościami w korbie robimy finish. Daje to naprawdę mnóstwo fanu i prowokuje każdego do przekraczania swoich granic. Wraz z 30 km kończymy ustawkę i mamy możliwość schłodzenia nóg i uspokojenia tętna. Tym sposobem w mniej niż 45 minut mamy zrobiony bardzo fajny trening, który jest odpowiedni dla każdego bez względu na aktualną formę. Stanowiliśmy jeden bardzo zgrany team. Swoją drogą polska grupa jest jedną z najlepiej zorganizowanych na całym Zwifcie. Dlatego warto moim zdaniem zainteresować się tematem i wspólnie ruszyć na przykład w sobotę o 9:15. Jutro będzie wspólne wyprowadzenie sobie flaków w ramach eventu rowery jednoślad.pl Temporide. Zapraszam, dzięki i do usłyszenia, miłego weekendu.